Przynajmniej większości z nas do codziennego użytkowania wystarczy smartfon mający plastikową, szklaną lub metalową obudowę, która w kontakcie z twardym podłożem może z łatwością ulec uszkodzeniu. Aby temu zapobiec, uciekamy się do kupna różnorakich etui. Ale po co obchodzić się z telefonem jak z jajkiem, kiedy można kupić urządzenie odporne na przeciwności losu? Oto ranking 5 smartfonów gotowych znieść nawet najgorsze traktowanie lub najbardziej niezdarnych użytkowników. Zapraszamy! Na początku najnowsze urządzenie w zestawieniu, czyli Lenovo Moto X Force. Być może model ten przypomina bardziej regularny telefon, to jednak z pewnością nie raz oprze się solidnemu upadkowi z typowej wysokości. Słuchawka jest cała wykonana z metalu, zaś z tyłu ma ogumowane plecki, które chronią nasz telefon przed możliwym uszkodzeniem oraz przed wysmyknięciem się z dłoni użytkownika. Ponadto smartfon ma ekran chroniony unikatową powłoką Shutter Shield. Jest to pierwszy na rynku telefon, którego ekranu nie da się w żaden sposób rozbić, co oczywiście sprawdzimy w naszym nadchodzącym teście. CAT S40 niedawno był przez nas testowany. Trzeba przyznać jedno, smartfon spisywał się podczas testów wyjątkowo dobrze. Cóż, rzadko która słuchawka wytrzymuje tak długo bez uszczerbku na zdrowiu, kiedy przejeżdżamy po niej na przykład samochodem. Przechodząc do szczegółów, CAT S40 wykonany został z gumy znajdującej się na plecach oraz części frontu telefonu. Po bokach znalazło się miejsce dla metalowych wstawek, które nadają charakterystycznego wyglądu temu modelowi. Jeżeli chodzi o specyfikację, to znajdziecie ją w rozwinięciu tego filmu. Istnieje też droższa wersja tego urządzenia, mianowicie CAT S50, który posiada nieco bardziej rozbudowaną właśnie specyfikację techniczną i jest nieco bardziej wytrzymały. Następny w kolejności jest produkt naszego rodzimego producenta, MyPhone Hammer Axe. Moim zdaniem ta słuchawka wygląda już nieco lepiej w porównaniu do modelu CAT S40, ale to tylko moja, a właściwie wideotestowa opinia. Ładnie wykończona gumowa obudowa idealnie wręcz wpasowuje się w niemalże każdą dłoń. Kolejne urządzenie to propozycja prosto z Korei, a mianowicie Samsung Galaxy X-Cover 3. Cała generacja tych smartfonów cieszy się wyjątkową popularnością wśród mniejszych lub większych firm. Wszystko dlatego, iż telefon charakteryzuje się dobrym wykonaniem, przyzwoitą specyfikacją oraz całkiem rozsądną ceną. Czy Galaxy X-Cover 3 generacji jest wart waszych pieniędzy? Wypowiedzcie się w komentarzach. Kruger & Mats Drive 4 to telefon, który już testowaliśmy na naszym kanale i wypadł on w naszych testach całkiem dobrze. Oferuje całkiem ciekawy design i również nienaganną specyfikację, a jak sprawdziliśmy, nie daje się upadkom nawet z dosyć sporych wysokości. Podsumowując, w tym rankingu mieliśmy do czynienia ze słuchawkami, które zniosą znacznie więcej niżeli typowe modele z danego segmentu. W naszym zestawieniu przeważały modele nieco słabsze, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, ale charakteryzujące się przede wszystkim dużą odpornością zarówno na upadki, jak i na długotrwałe zanurzenie we wodzie. Dziwnym trafem wiodący producenci urządzeń mobilnych raczej tworzenia tego typu słuchawek się nie podejmują. Ciekawe dlaczego. Dokładną specyfikację wszystkich urządzeń z rankingu znajdziecie w rozwinięciu tego filmu. Link do strony jest oczywiście, tak jak powiedziałem, w opisie, ale również możecie go znaleźć w kartach. Która z wytypowanych przez nas propozycji byłaby dla Was idealnym wyborem? Napiszcie w komentarzach poniżej. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał lub przydał, no to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, a ze mną słyszycie się kolejnym razem. Trzymajcie się, na razie, pa pa!